W tym filmie będziemy dalej zajmować się przykładami z funkcji trygonometrycznych po to, żeby upewnić się, że wszystko dobrze rozumiemy i obliczymy sobie funkcje trygonometryczne pewnych konkretnych kątów. W tym celu narysuję tutaj pewien konkretny trójkąt prostokątny. To jest trójkąt prostokątny, no bo jak na razie umiemy liczyć funkcje trygonometryczne tylko dla takich kątów, które są kątami w trójkącie prostokątnym, więc to tylko dla trójkątów prostokątnych działa to, co robimy. No i powiedzmy, że mój trójkąt prostokątny ma takie długości boków. Tutaj ma bok długości 4, tutaj ma bok długości 2, a tutaj ma bok długości 2 razy pierwiastek z 3. Dlaczego akurat taki trójkąt wybrałem? No to za chwilę wam powiem. Teraz może sprawdźmy, że to jest rzeczywiście trójkąt prostokątny. Zacznijmy może od tego. No to żeby to sprawdzić, musimy sprawdzić, że długości boków tego trójkąta spełniają twierdzenie pitagorasa. Twierdzenie pitagorasa mówi, że. Długość tego boku podniesiona do kwadratu, dodać długość tego boku podniesionego do kwadratu, ma być równa kwadratowi tego najdłuższego boku. Czyli suma kwadratów przyprostokątnych, czyli tych boków, które tworzą ramiona kąta prostego, ma być równa kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli kwadratowi długości tego najdłuższego boku, który leży naprzeciwko kąta prostego. No to obliczmy. Czy 2 do kwadratu dodać dwa pierwiastki z 3 do kwadratu, czy to da nam 4 do kwadratu? To obliczamy. 2 do kwadratu to jest 4. Dodać 2 razy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to jest 4. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Czyli mamy 4 razy 3. To z kolei równa się 4, dodać 12. No a to daje nam w sumie 16, a 16 to jest rzeczywiście 4 do kwadratu. Czyli rzeczywiście, jak popatrzymy na początek i koniec tego ciągu równości, mamy, że suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej, czyli ten trójkąt spełnia twierdzenie Pitagorasa, a zatem jest prostokątny. Teraz, dlaczego ja akurat taki trójkąt wziąłem? Zauważcie, że gdybym dorysował tej drugi taki sam trójkąt, tylko odbity, to co bym tutaj dostał? Jaki byłby ten duży trójkąt, który narysowałem tutaj częściowo linią przerywaną? Może ja go narysuję jeszcze raz. Ten duży trójkąt. On będzie wyglądał mniej więcej tak. Będzie wyglądał mniej więcej tak. No i w tym trójkącie mam tutaj długość boku 4, tutaj mam 4, a tutaj mam 2 dodać 2, czyli też 4. A zatem to jest trójkąt równoboczny. Czyli z dwóch takich trójkątów, jakie złożę tymi dłuższymi przyprostokątnymi do siebie, dostanę jeden trójkąt równoboczny. A w trójkącie równobocznym wszystkie boki są równe, ale też wszystkie kąty są równe. No a ponieważ suma kątów jest 180, wszystkie trzy mają być równe, to znaczy, że każdy z nich musi mieć 60 stopni. Czyli każdy z tych kątów tutaj ma 60 stopni. No a tutaj mam ten sam kąt, czyli tutaj będę miał kąt 60 stopni. Teraz jak podzielę ten trójkąt na pół wysokością, no to dostanę dwa takie trójkąty, od których zacząłem. No tutaj podzieliłem więc ten kąt 60 stopni na pół, więc tutaj będę miał kąt 30 stopni. A więc w naszym trójkącie tutaj będę miał kąt 30 stopni. No i teraz w tym filmie obliczymy sobie funkcje trygonometryczne tych kątów 30 stopni i 60 stopni, korzystając z tego, że mam trójkąt... W którym te kąty występują. No dobrze, no to przypomnijmy sobie teraz definicję funkcji trygonometrycznych. Sinus to poprzedni film był na ten temat sinus jakiegoś kąta alfa to jest co? To jest stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej przeciwległej do przeciwprostokątnej. Przypominam, to było w dwóch poprzednich filmach. Przeciwprostokątna. Tutaj jest w mianowniku. Długość przeciwprostokątnej. To jest sinus. Dobrze. Kosinus kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnej przyległej. Do przeciwprostokątnej. Do długości przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna. W mianowniku. Znowu, tak samo jak w kosinusie. No i wreszcie tangens. Tangens kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnej przeciwległej. Do przyprostokątnej przyległej. Teraz jako ciekawostkę powiem wam, że. Angielskojęzyczni uczniowie mają taką mnemotechniczną regułkę, pozwalającą zapamiętać te, te definicje, i ona nazywa się SOKA toa. So z niemym h na końcu. K toa. Soka toa. No i o co tutaj chodzi? No jak mamy jakiś trójkąt. Mamy trójkąt i w trójkącie mamy tu jest kąt prosty, tu jest nasz kąt alfa. No to jeden z tych boków to jest przeciwprostokątna. To po angielsku przeciwprostokątna nazywa się hypotenuse. Hypotenuse. news. Przyprostokątna przyległa nazywa się adjacent. Adjacent. No a przyprostokątna przeciwległa leżąca na przeciwko kąta alfa. Nazywa się opozyt. Czyli to jest ta przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta alfa. No i ten, ta nemotechniczna regułka mówi so, czyli sinus kąta alfa to jest stosunek opozyt czyli przeciwległej opozyt podzielone przez hypotenuz czyli przez, przeciwprostokątną będę pisał w skrócie żeby już całego nie przepisywać k no to mówi nam że cosinus c jest jak cosinus cosinus kąta alfa to jest a od adjacent czyli tutaj będzie Adjacent podzielone przez hypotenuse, czyli przeciwprostokątną. No i TOA. TOA mówi, że tangens kąta alfa to jest stosunek tangens jak T, O to jest opozyt. Podzielone przez adjacent, A jak adjacent, czyli przyprostokątna przyległa. Przyprostokątna przeciwległa przez przyprostokątną przyległą. To są dokładnie te same definicje. No i właśnie angielskojęzyczni uczniowie mają taką regułkę soka Toa, która pozwala im zapamiętać, kiedy jest która przyprostokątna, a kiedy jest przeciwprostokątna i do jakiej funkcji trygonometrycznej to należy. No dobrze, no to wracamy do naszego przykładu. Wiemy już, jak obliczać te funkcje trygonometryczne, no to obliczmy sobie. Obliczmy sobie sinus kąta 30 stopni. No, musimy podzielić długość przyprostokątnej przeciwległej, czyli 2, przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez 4. Czyli sinus 30 stopni wychodzi równy 1 druga. Warto zapamiętać, że sinus 30 stopni jest 1 druga. Obliczmy teraz cosinus 30 stopni. cosinus 30 stopni. No to teraz musimy podzielić przyprostokątną przyległą, czyli 2 pierwiastki z 3 przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez 4. 2 i 4 się skróci, zostanie pierwiastek z 3 przez 2. No i wreszcie tangens 30 stopni. No to trzeba wziąć stosunek przyprostokątnej przeciwległej, czyli 2 Podzielić przez dwa pierwiastki z 3. No to 2 i 2 się skróci, zostaje 1 przez pierwiastek z 3. Teraz, żeby nie mieć niewymiernej liczby w mianowniku, to pomnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3, czyli taka jedynka. No czyli będę miał pierwiastek z 3, dzielone przez 3. I to jest tangens z 30 stopni. No teraz obliczmy sobie. Funkcje trygonometryczne tego drugiego kąta, czyli 60 stopni. 60 stopni. Może ja tutaj przesunę. Czyli mamy tak, sinus 60 stopni. No to muszę podzielić długość przyprostokątnej przyległej, czyli dwa pierwiastki z trzech. No to muszę podzielić długość przyprostokątnej przeciwległej. Przeciwległej w stosunku do tego kąta 60 stopni. Na przeciwko kąta 60 stopni mamy przyprostokątną dwa pierwiastki z trzech. Czyli będzie dwa pierwiastki z trzech podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez 4. 2 i 4 się skróci, zostanie nam pierwiastek z trzech dzielone na 2. Dalej cosinus 60 stopni to jest stosunek... Przyprostokątnej przyległej do tego kąta 60 stopni, do kąta 60 stopni przylega ta przyprostokątna o długości 2. Czyli to będzie 2 dzielone przez długość przeciwprostokątnej przez 4, czyli jedna druga. No i wreszcie tangens 60 stopni. No to będzie długość przyprostokątnej przeciwległej, czyli tak jak w sinusie, dwa pierwiastki z trzech Podzielone przez długość przyprostokątnej przyległej, czyli tej co była w kosinusie w liczniku, czyli przez 2, czyli dostaniemy jak dwójki się skrócą, pierwiastek z 3. Czyli obliczyliśmy funkcję sinus cosinus i tangens dla kąta 30 i 60 stopni. Zauważcie, że kosinus 60 stopni jest taki sam, jak sinus 30, a kosinus. 30 jest taki sam jak sinus 60, a tangens jest po prostu odwrotnością. No to jest związane z tym, że, że po prostu ta przyprostokątna, która była przyległa do kąta 60 stopni, to jest przeciwległa w stosunku do kąta 30 stopni i na odwrót. No i na zakończenie obliczymy sobie jeszcze teraz sinus, cosinus i tangens dla trójkąta. Równoramiennego, powiedzmy, że mamy trójkąt równoramienny, czyli taki, że tutaj jest bok długości 1, tutaj jest 1. No to jaka będzie długość przeciwprostokątnej? No 1 do kwadratu, dodać 1 do kwadratu to jest 2, czyli żeby długość tego boku spełniała twierdzenie tego rasa, no to tutaj musimy mieć pierwiastek z dwóch, do kwadratu, czyli długość tej przeciwprostokątnej będzie pierwiastek z dwóch. No i tutaj mamy kąt 45 stopni. Tutaj mamy kąt 45 stopni. No i możemy obliczyć teraz funkcję trygonometryczne tego kąta. Sinus 45 stopni. No to trzeba wziąć długość przy prostokątnej przeciwległej, czyli 1, podzielić przez pierwiastek z dwóch. Czyli po rozszerzeniu przez pierwiastek z 2 dostaniemy pierwiastek z 2 przez 2. Kosinus 45 stopni będzie równy również 1 przez pierwiastek z 2, bo przyprostokątna przyległa ma taką samą długość. Rozszerzamy to mnożąc liścic i mianownik przez pierwiastek z 2, dostajemy znowu pierwiastek z 2 przez 2. No i tangens 45 stopni to jest stosunek przyprostokątnych, z których obie są równe 1. 1 przez 1 daje 1. No i obliczyliśmy tym samym funkcje trygonometryczne kąta 45 stopni, 30 i 60. Warto te wartości sobie zapamiętać, bo to wiele w wielu zadaniach będzie się nam przydawać.